teraz gaz będą dostarczać, proszę Państwa, tutaj do Warszawy, bo mówią, że nie dość, że Warszawa jest pijaczką, to jeszcze potrzebuje, tak, krew krwi potrzebuje, ale to kosztem Saskiej Kępy, bo u nas cygański pisk i wrzask, jak na Pragę Południe przystało. Teraz będą gaz, proszę Państwa, dowozić, no bo nie dość, że Warszawa jest wielką wiochą, to jest ogrodzoną wiochą, że trzeba dostarczyć, przywieźć, tylko jakim kosztem. Państwo zobaczą, święci, ani mormoni, ani świadkowie Jehowy nie korzystają tutaj z żadnej krwi, zresztą krew też nie przybędzie z Ameryki, tylko z Polski do Polski, wiadomo. Także tutaj straszne jest handlowanie, czyli bazar Różyckiego, bazar Sembeka. Tam już jeden stał, facet. Ludzie tu w Warszawie strasznie boją się pokazać swojej twarzy do kamery. Strasznie boją się tego, bo boją się inwigilacji. No bali się zresztą zawsze tej żydowskiej jednostronnej inwigilacji. Ja też się z tym zgadzam, ale jeżeli ktoś nic z tego nie robi, że do gazety nie dajemy, za darmo kręcimy, to nie rozumiem takich obaw. Także proszę Państwa, jesteśmy na Mazowszu nad Wisłą w Warszawie, Saska Kępa w Warszawie, pomiędzy Białymstokiem. Tutaj nie ma opcji biblijnych, tutaj tylko mogą krzyże nosić, wota, dewocjonalia, Pismo Święte jest w śmietniku, mogą nosić zaleski, na przykład krzyże, różańce, no i podawanie rąk, tytułowanie.